Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na przedpremierowym pokazie filmu Patryka Wagi. Jest ze mną Anna Karczmarczy. Dzień dobry. Powiedz mi, Aniu, jaką postacią jesteś w filmie? W filmie gram Barbarę. Barbara jest początkującą dziennikarką, jest bardzo dobrą, bogobojną, szczerą dziewczyną, bardzo łatwą do zmanipulowania. W filmie będzie można zobaczyć, jak odkrywa swoją prawdę. A powiedz mi, jak myślisz, jak widzowie odbiorą twoją postać? Myślę, że ci, którzy nie mają własnej opinii i swojego zdania, nigdy nie chcieli go mieć, stwierdzą, że może czas najwyższy, nie wiem, znaleźć w sobie tę odwagę i dowiedzieć się, kim się jest i czego się pragnie od życia. Ale ogólnie myślę, że akurat Basia jest taką iskiereczką wśród innych charakterów. Czyli to jest dobra postać czy zła? Bardzo dobra. Bardzo to jest dobra. Bardzo dobra, bardzo szczera i cudowna dziewczyna. Jak pracowała ci się z Patrykiem? Dobrze, my z Patrykiem spotkaliśmy się po raz drugi. Wydaje mi się, że lubimy ze sobą pracować, chociaż nie wiem, co na to Patryk. Jesteśmy bardzo konkretni w pracy i to nas łączy i to powoduje to, że praca jest szybka i efektywna. Powiedz mi, czy interesujesz się polityką? Staram się w jak najmniejszym stopniu, ale ludzie wokół mnie bardzo się nią interesują, więc mam na bieżąco wszystkie informacje. Czyli na tyle, na ile potrzebujesz po prostu? Tak. Czasem to bardzo męczy, więc staram się nie zamęczać siebie i głowy takimi sprawami. Powiedz mi, jak myślisz, jak widzowie odbiorą film Polityka? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie każdy widz odbierze go zupełnie inaczej i wydaje mi się, że po to robi się filmy, żeby wzbudzić dyskusję. A jeżeli ta dyskusja jest i trwa i będzie, to tylko dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.